Ekipa Adama Nawałki znalazła się w najsilniejszym koszyku, obok takich futebolowych gigantów, jak Francja, Brazylia, Argentyna, czy Niemcy. W prasie naszych zachodnich sąsiadów, mimo że także znaleźli się w pierwszym koszyku, nie brakuje spekulacji, skąd tak wysoka lokata Polski. Najbardziej jednak korzystne rozstawienie biało-czerwonych, boli tych, którzy do czołowej grupy się nie załapali, choćby Anglików czy Hiszpanów. Polska zajmuje obecnie 7. miejsce w rankingu FIFA, ale w momencie tworzenia podziału na koszyki orły zajmowały 6. lokatę. Brytyjski The Sun w tytule artykułu pyta, dlaczego Polska znalazła się w pierwszym koszyku przed Anglią i Hiszpanią. Anglicy zaznaczają, że tak wysokie miejsce Polaków w rankingu budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę fakt, że za biało-czerwonymi są Hiszpania, Kolumbia, Urugwaj i Anglia, zesłane do drugiego koszyka. Prasa zwraca uwagę, że Polacy ograli system, a przyczyny ich wysokiego miejsca są dwie. Pierwsza to oczywiście znakomite wyniki w eliminacjach i wyraźne zwycięstwo w grupie nad prowadzoną przez gwiazdę Premier League Christiana Eriksena, reprezentacją Danii. Drugi powód też nie jest tajemnicą. To rezygnacja z meczów towarzyskich, na których w rankingu w przypadku niekorzystnych wyników można więcej stracić niż zyskać. De Sun zauważa, że od Euro 2016 Polska rozegrała tylko jeden mecz towarzyski, a Anglicy aż 5. Ten ostatni fakt doceniają także na Półwyspie Iberyjskim, a Marca pisze, że Polska przechytrzyła Hiszpanię. Koszyk 1. Rosja, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska, Francja. Koszyk 2. Hiszpania, Peru, Szwajcaria, Anglia, Kolumbia, Meksyk, Urugwaj, Chorwacja. Koszyk 3. Dania, Islandia, Kostaryka, Szwecja, Tunezja, Egipt, Senegal, Iran. Koszyk 4. Serbia, Nigeria, Australia, Japonia, Maroko, Panama, Korea Południowa, Arabia Saudyjska.